Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro chmur niewiele, na wybrzeżu 10 stopni, w centrum 15, na zachodzie 16. Dziś jest niedziela, 4 maja. Zapraszam Państwa na TeleExpress. W TeleExpressie pora na muzykę. Dziś gościem Marka Sierockiego jest jeden z najsłynniejszych polskich twórców muzyki elektronicznej, Marek Biliński. Jego kariera solowa trwa już ponad 30 lat i z tej okazji wydał płytę. Więcej w rozmowie z Markiem Sierockim. Witaj, Marku. Witam w TeleExpressie. Multiinstrumentalista i kompozytor Marek Biliński podsumowuje swoją 30-letnią już karierę. Witam, bardzo mi miło, po 30 latach wydaję Best of the Best, czyli moje najlepsze utwory, które się w tym czasie przewinęły. Fontanna Radości, Ucieczka z Tropiku, Dziecko Słońca i wiele innych. Zapraszam do posłuchania. Wszystko jest na winylu, na kompakcie i w formie cyfrowej. W TeleExpressie Ucieczka z Tropiku i Marek Biliński. Więcej o Marku Bilińskim w TeleExpressie Ekstra, teraz sport. W TeleExpressie Ekstra, ekstra telehit Marka Sierockiego. Zgodnie z zapowiedzią, Marek zdradzi więcej szczegółów trwającej ponad 3 dekady kariery Marka Bilińskiego. Marek Biliński urodził się 61 lat temu w Szczecinie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Karierę muzyka rozpoczynał w zespole Bank. W latach 1986-1990 był wykładowcą Akademii Muzycznej w Kuwejcie. Instrumentalna muzyka Marka Bilińskiego znalazła zastosowanie m.in. w balecie. Tak, zdarzyło się. Tytuł baletu Dziecko Słońca. Też na kanwie jakby mojej kolejnej płyty Dziecko Słońca pani Ewa Wyciechowska, choreograf i dyrektor Polskiego Teatru Tańca, zainteresowała się tym i na tej kanwie wymyśliła, stworzyła po prostu balet. Nasz bohater uwielbia wielkie plenerowe koncerty z serii Światło i Dźwięk. Ta muzyka, ona wymaga, a poza tym jakby nadaje się do tego, żeby ją właśnie wzbogacić takimi efektami. I to się bardzo dobrze przyjmuje. Oczywiście, jakby to powiedzieć, kwestia budżetu tutaj gra rolę, bo jednak wszystkie fajerwerki są bardzo kosztowne. Muzyczną wizytówką Marka Bilińskiego jest bez wątpienia utwór Ucieczka z Tropiku. No jest to utwór oczywiście popowy. No ja większość utworów mam raczej takie, że tak powiem, bardziej rozwinięte, wielowarstwowe, a to jest typowy hit. No i on spełnia swoją rolę. W TeleExpressie ekstra, ekstra hit. Ucieczka z Tropiku i Marek Biliński.